Siódmy Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Panie ministrze, znajdujemy się na zewnętrznej granicy Polski, na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, czyli w województwie warmińsko-mazurskim. Jak wszyscy dobrze wiemy z przekazów medialnych, z przekazów rządowych, na północnej granicy Polski trwa budowa zapory perymetrycznej. Na jakim jest obecnie etapie i jakie funkcje będzie ona spełniać? Właśnie rozpoczęliśmy budowę zapory elektronicznej, której oczywiście najważniejszym elementem jest tak zwana perymetria. To doskonały, profesjonalny system czujników, detektorów, kabli, kamer, który składa się na chyba najnowocześniejsze w tej chwili w Europie, a może i na świecie dostępne rozwiązanie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa granic zewnętrznych. Mamy stworzone centrum operacyjne w Kętrzynie. To będzie takie centrum monitoringu, do którego wszystkie te informacje z całego odcinka granicy północnej województwa warmińsko-mazurskiego, czyli tej granicy z obwodem królewieckim, będą docierały. W jakim sensie powtarzamy tu rozwiązanie, które było zastosowane na granicy z Białorusią, gdzie do tej trwałej zapory inżynieryjnej dodano właśnie te elementy zapory elektronicznej i na całym odcinku jest ona poprowadzona i podobne rozwiązanie będzie zastosowane na granicy północnej województwa mazurskiego, no właśnie tylko z tą różnicą, że zamiast zapory inżynieryjnej będzie tylko i wyłącznie zapora elektroniczna. Ona będzie się składała z 12 odcinków. To będą takich 12 odcinków operacyjnych, ale wszystkie one i dane z każdego odcinka będą do jednego centrum operacyjnego w Kętrzynie trafiały. Dobre informacje dla mieszkańców są takie, że już ten każdy i kolejny odcinek, który będzie gotowy, będzie od razu włączany do systemu, a cała ta inwestycja już na jesieni. W związku z tym naprawdę błyskawiczne tempo, tak jak w przypadku granicy z Białorusią, Straż Graniczna okazała się tutaj w pełni profesjonalnym inwestorem i wraz z naszym resortem, z jego kontrolą, ten proces bardzo szybko realizuje. No właśnie, znajdujemy się na Kongresie Przyszłości i o przyszłości rozmawiajmy. No przyszłość, tak jak i czasy, jest niepewna, dlatego ważna jest ochrona granic. Bezwzględnie. Ja myślę tak, że jeżeli chcemy rozmawiać o przyszłości jutro, to musimy zapewnić, aby Polska dziś była bezpieczna. I stąd właśnie te wszystkie działania, które są podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wszystkie formacje podległe naszemu resortowi. Pamiętajmy, że policjanci, strażacy, strażnicy graniczni to tacy żołnierze czasu pokoju. W momencie, gdy rozpocznie się wojna, to oczywiście rozpoczęłaby się wojna, to oczywiście ten ciężar obrony polskiego państwa spoczywa w większym stopniu na siłach zbrojnych, na polskiej armii, bardzo profesjonalnej, nowoczesnej. Tutaj też ogromne przecież zasługi w ostatnich latach zostały poczynione, ale jeśli chodzi o to bezpieczeństwo wewnętrzne, o to codzienne poczucie bezpieczeństwa Polaków, to myślę, że to kluczowa rola formacji podległych naszemu resortowi. A warto to wskazać. Polacy mówią, że czują się bezpiecznie, bo w najnowszym badaniu CBOS 83% Polaków mówi, że czuje się w Polsce bezpiecznie. W wymiarze lokalnym nawet więcej, bo 90%. To wszystko pokazuje, że z jednej strony te inwestycje w obszar bezpieczeństwa podejmowane przez nasz resort, a z drugiej właśnie ten profesjonalizm służb podległych MSWiA sprawiają, że Polacy czują się bezpiecznie. No właśnie, zapora zostanie ukończona na jesieni. Co chwilę słyszymy o rozwoju, o doinwestowaniu polskiej armii, polskich sił zbrojnych. Wydaje się, że Polacy mogą spać spokojnie. Tak jak powiedziałem, te badania opinii publicznej są krzepiące, to znaczy one pokazują, że mimo tego, że żyjemy w szczególnie niebezpiecznym czasie, bo nikt nie ma wątpliwości przecież, że w przypadku trwającego wielkoskalowego konfliktu za naszymi granicami, w sytuacji naszego położenia geopolitycznego, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju działania o charakterze hybrydowym, a jednocześnie Polacy czują się bezpiecznie. Ale i tu myślę, że warto wprowadzić kilka danych, które pokazują jakby skalę naszych inwestycji. Na lata 2022
2025, czyli najbliższe lata, jest przyjęty już, uchwalony przez Sejm i wdrażany program modernizacji służb mundurowych. To druga edycja tego programu, obydwie w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I na te najbliższe lata, 22-25, do formacji podległych MSWiA trafi łącznie 10 miliardów złotych. Największym beneficjentem będzie oczywiście główna formacja podległa naszemu resortowi i najliczniejsza, czyli polska policja, bo będzie to 6 miliardów złotych, ale odpowiednio 2 i 3 i chyba 6, nie pamiętam dokładnie, miliarda złotych to do poszczególnych kolejnych formacji, czyli Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. To jest ogromna skala. Nieco ponad 5 miliardów to będą inwestycje w kapitał ludzki. Podobna wysokość to inwestycje w nowoczesny sprzęt, w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo. Naprawdę nigdy w Polsce, nigdy w historii Polski po 1989 roku, zarówno w tym obszarze w ochrony zewnętrznej, w tym obszarze, który podlega Ministerstwu Obrony Narodowej i oni, moi koledzy, będą o tym mówili, jak i właśnie w tym obszarze, za który odpowiada nasz resort, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, nie poczyniono tak dużych nakładów finansowych. Raz jeszcze powiem, 10 miliardów złotych do 2025 roku na nowe posterunki policji, na nowe komendy Państwowej Straży Pożarnej. No i coś, co jest taką naszą flagową inwestycją i sprawą, czyli intensywna rozbudowa floty Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Czyli możemy spać spokojnie, możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość. Dziękuję, panie ministrze, życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.